Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Barto. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na drugim odcinku na serii Kiedyś tak było. Więc co? Subskrybujcie kanał, bo lecimy po 30 subów i łapeczki w górę, bo może jedna łapeczka to jedno euro dla naszego rolnika. No, ale tylko do północy, widzowie, tylko do północy. Czyli kiedy wrócę odcinek, do północy to ten. Tylko wiecie, najlepsze będzie to, jak odcinek się wróci na przykład 23 i będzie godziny. Ale nie, no postaram się tak wrócić tak o takiej godzinie, żebyście mieli cały dzień. Więc do północy, tyle ile będzie łapek, tyle będzie do naszego rolnika. Tak, może zrobimy w dzisiejszym odcinku. Ale jeszcze zobaczymy. Więc co, wszystko powiedziane, możemy lecieć. Co ja tu robię? Moim rowerkiem. W garażu tam znalazłem. Więc no co, mogę się przejechać. Byłem właśnie teraz się też na przejażdżkę, ale przejażdżka nie była normalna, bo byłem na przejażdżkę w policji. Czemu? To się dzieje w ostatnim odcinku, tutaj macie link do karty. Jeżeli nie zapomnę zrobić, to macie tutaj do karty. I w karcie macie film, w którym był pierwszy odcinek i były lekkie problemy z policją. Przerwało się nagrywanie, bo ja dalej nagrywałem. Ale no przestało, bo wywaliło mi. Po prostu kamerka chyba nie przetrwała tego. Nie dość, że bateria pada, to jeszcze chyba przycisłem. Po prostu jak zauważyłem, że policja jest, to po prostu chyba, no nie wiem, jak to się stało, ale pewnie odruchem przejechania się po włosach i poprawienie sobie czapki zahaczyłem po prostu o wyłączenie kamery, no i się wyłączyło nagrywanie, więc zdarza się. A ja mówiąc, przejechałem moją gospę. Też można. Przejechałem czego? Widzicie, mi się podoba, że te rowery wreszcie w nowym farmingu wyglądają sensownie. W sensie nogi się nie obracają 380 stopni, tylko normalnie są, widzicie, patrz. Normalnie są płasko i normalnie się pendełuje. A my jeszcze mamy naszą gospodarkę i już wypełnioną maszynami. O, tak to stoi. Traktor. Traktorzysta. Rower gdzieś łe. Nie wiem, gdzieś łe. Mieć bigło. Tu gdzieś postawimy. Bo jeszcze dzisiaj będę jeździć, bo teraz tak, jak się fajnie rowerem jeździ, żeby dziennie dorosły na grzyby jeździć. Ale że tu policja buszuje, to się trochę boję jeździć. No i czekajcie, my sobie tak, wejdziemy na przyczepę. O, fajna przyczepa, no taka. Na tą serię, no. Maszyny już przejechały wszystkie, poukładałem. Jeździli. I dobra, na przyczepie sobie postoimy, albo sobie leciutko. Czekajcie, tutaj na zaczepie sobie usiądziemy. Łe. O. Trochę wyżej, o. Tak sobie usiądziemy fajnie. I sobie porozmawiamy o czym teraz. Byłem na policji, żeby uzgodnić z nimi, co się stało. Ja powiedziałem, że ja tego silnika nie ukradłem, tylko jechałem do lasu się przejechać, ale ten traktor tam stał. Ja go wziąłem, dlatego że no po prostu było mi go szkoda, nie? Bo to jednak fajny sprzęt i myślałem, że ktoś się może po niego zgłosi. Że ktoś się po niego po prostu zgłosi. Powiedziałem policji, że go nie porwałem, ja go po prostu wziąłem do siebie schować go, żeby po prostu nikt go nie wziął tam inny, bo ktoś by go wziąć, na przykład zezłomować. A to jest taki fajny sprzęt, że czekam, a ktoś mi napisze, dałem numer policjantów. Policjanci teraz jeżdżą po całej wsi i rozdają ulotki z tym numerem, żeby się skontaktowali, czy mają mój ciągnik. Wszystko napisane, jaka to marka, kto to ciągnik, gdzie był. Więc też się to opłaca. Bo ja mam dwa ciągniki, nie potrzebuję trzeciego, chociaż no jak widzowie, nikt się nie zgłosi, to będzie u mnie. To jest drugi odcinek, więc do końca drugiego odcinka to się liczy. Jeżeli nikt nie napisze do końca tego odcinka, do wrzucenia tego odcinka, nikt się nie zgłosi o ten traktor, no to niestety albo będę musiał go oddać policji i policja coś z nim zrobi, albo go zezłomuje, albo coś, no to już ich sprawa, albo zostanie u mnie na gospie i będzie to mój ciągnik, tylko będę musiał tablicę, będę musiał jechać tutaj, przepisać go na siebie,
bo jakby no wszystko to jest moje, a ten traktor no to niestety nie jest mój, ale no nie było żadnych papierów, nic. Jedynie co znalazłem tam, co ja tam znalazłem? Czekajcie, a kluczyki do maski. Bo tam, tam są takie kluczyki do maski, tam no wiecie, no maski i ciągnika, no. Tam mają kluczyki, więc to już ten. Ale jeżeli tak patrzałem, mogłem też go sprzedać. Właśnie też tak myślałem, czy go nie wystawić na aukcję i go nie sprzedać. Tylko widzowie, jeżeli nikt się nie zgłosi, raczej nikt się nie zgłosi, no bo kto by taki ciągnik, chociaż no, czekajcie, pójdźmy sobie tam jeszcze raz. Zobaczcie, jaki on jest piękny, oj, włączymy sobie. To jest, no, dzieło sztuki, nie? Tu nie ma, widzicie, nic zapisane, to pewnie zaskrobane, ale zobaczcie, wszystko w funkielnówka. Posłuchajcie tego dźwięku, słuchajcie. Słuchajcie? Teraz słuchajcie tego dźwięku, uwaga. O, robi wrażenie. Nie słychać. Mam dźwięki wyciszone, widzowie. Bo sobie wyciszyłem dźwięki, głośność włączone. 80, dobra. Nie! Cicho, widzowie, 50, dobra. Czekajcie, słuchajcie tego dźwięku. O, widzowie, to jest ten dźwięk. Słuchajcie. Da się ręczny? Słuchajcie, jak on daje w gaz? Tutaj są, zobaczcie, wskazówka jest nowa, a tam jest nowa, widzicie? Zobaczcie, to się fajnie dźwiga. Kopci? Nie kopci. Czekajcie, włączymy tempomat. Nie, czekajcie. Damy go tak, nie na biegu. Nie, stój. Kurczę, czekajcie, będzie pan, nie umiem go opanować, czekajcie. Zacznijmy ręczny. Ręczny. Teraz damy trochę gaz. Dobra, jeszcze raz, teraz czekajcie. Włączyłem ten pomad. Mam nadzieję, że to nie pojedzie. Wysiądźmy. I czekajcie, tu na maskę wejdę. I słyszycie, jak murczy? Murczy jak taki ciągnik, naprawdę fajny. O, dobra, zszedł z obrotu. Może go skreślimy, żeby się nie zagotował. Widzicie, jak on fajnie gaśnie? To mi się właśnie w tym podoba. Że to jeżeli bardzo fajnie mruczy. No i jeżeli bym go chciał sprzedać, to jakieś 15 tysięcy mógłbym za niego dać. Więc dużo, ale jeżeli się nie zgłosi, zostawiam go u siebie. Bo fajny może być do obory, tura założymy albo do tego, albo do 30, ale jeszcze nie wiem. Ale fajnie, fajnie będzie. Dobra, czekajcie, bo już dużo czasu minęło, my lecimy ten, pokazywać gospę. To się zmieniło, bo maszyny przybyły, tylko pokaz maszyny jakie są i nic. I nic. O, pasy też można zapiąć, widzicie? Dyskoteka. O Boże. Przyczepa, fajna taka. Taka na zboże. I nic. Tu nie ma nic. Skuter był. A nie mogę, drugi raz mi ten mikrofon spadł. Jeszcze przed nagrywką jak się szykowałem tym słowem, po prostu zapomniałem się i myszką walnę w niego. Nic, nieważne. Obciążnik, tak jak mówiłem, tutaj szopka i w niej prasa galgini, rozsiewacz, pług, kultywator. Tutaj jest dużo nic, czyli nic. Tu za niedługo powstanie kurnik, to mogę wam zaspoilerować, że już zamówiłem dzisiaj tam, to trąbi hop. Deseczki już mam, ten i siatkę kupiłem i będzie w tym odcinku, więc będzie już może już będzie, nie wiem jeszcze. Co? Tutaj piękna 60. Masex. To jest mój motor. Też fajny taki, o, paliwa dużo kupiłem. Paliwa, ceny duże są, biorę więc do baniaków ile się da. Tutaj jest sprzęt, tu są nasiona, nawozy. Nawozów jest dużo, bo jeden sąsiad, co się właśnie dzisiaj, ostatnio się przeprowadził z tej wsi, bo coś mu to nie pasowało i po prostu przeprowadził się na inną wieś, bo na Dąbrówkę albo na, no na Dąbrówkę i się przeprowadził i mu powiedział, że
jestem drugim takim rolnikiem, co ma walną gospę i ogólnie ma dużą gospodarkę jak na początek. I dał mi wszystkie swoje te. Oczywiście tam mu dałem stówkę, więc stówka z naszego konta ubywa. Mówię, no chłopie, to tam ten. I tak na przyszłą flaszeczkę, ale to nic. No i co? Bizonik. Bizonik nie mógł tu zabraknąć. Miałem problemy z kolorem. Miał być czerwony, ale mówię, czerwony już dużo miałem. Miał być taki żółty, też dużo miałem go. Więc wziąłem taki. Taki pomarańcz, taki krem, taki kremowy. I to jest akurat bardzo fajny kolor i mi się on bardzo podoba. Więc polecam. Biała kabina. Nie kurzy się, znaczy kurzy się, ale w środku fajnie. Muzyczka se leci, radyjko. Pioseneczka jakaś tam. Najbardziej rapa lubię. I se koszę, nie? Ale jeszcze nikt nie ma. Więc nie ma co ten. Tutaj jest żmijka, tak schowana w krzakach. Po prostu będę na klepisko zboże, to raczej będę na klepisko, bo nie mam silosa. To silos będzie, trzeba będzie kupić. I gdzieś, chyba tutaj. No, gdzieś tutaj będę sypać na środek, nie wiem. No, gdzieś tu. No. Jedziemy teraz na pole z motorem, zobaczyć, czy coś jest do robienia na polu. Jak nie, to po prostu pojeździmy ze motorem po całej wsi. A jak będzie, to może pojedziemy. Jedziemy. Zawiłem. Zbyt szybko jadę chyba. Szybko, szybko. Szybko, szybko. No. Zamykamy bramę. Czekajcie. Muszę odepchnąć ją. No, fajna przyczepa, fajna, fajna. No, dobra. Mam kłódkę schowaną. Nie wiecie, gdzie ona jest. Zamykamy bramicę. Zakładamy kłódkicę. Patrzcie się tam do góry, na fajne niebo. O, bo tam na drzewo. Ja tu muszę tylko zapiąć. O. Kluczyk. Nie widzicie kluczyka? Kluczyk do kabzi. Na motor i rura, jedziemy. Pojedziemy sobie po polach dzisiaj. Taki luźny odcinek, bo nie planuję robić ciężkiego jakiegoś. Nogę sobie nadźwignę i jedziemy. Dobra, zobaczymy V-max naszego motora. Żeby też się nie zabić, nie? Bo tego my raczej nie chcielibyśmy. O. No, fajnie, fajnie. Tutaj jest nasze pierwsze pole, tak? Jedziemy sobie na nie. Cyk. Czego trąbisz, panie? Gotowe do zbioru trawa. O, trawa tu jest. To cię widzowie. Co jest z tym mikrofonem? Po prostu zapominam o nim czas na biegu zaraz. No, nieważne. Też ma hobby, Tom, ale kto ma większy? Czekajcie. On ma 60,069, a ja mam. Aha, nieważne. Idziemy sobie dalej. Po prostu on ma większy, nie? On tam ma 0, prawie hektar, ja mam mniej niż hektar. No widzowie, ja planuję tutaj chyba zrobić z tego siano albo trawy. Nie wiem. Myślę, że pojedziemy chyba tu wapnem od koleżka. Pojedziemy co jako białe. Po prostu chcemy się jechać tam, a tutaj mam za chwilę następne pole. Aha, szkoda, że to jest zbagowana kamera. Tak tego nie lubię w tym motorze, zobaczcie. O, mówiłem, że jest zbagowana, już wjechałem w krzaki. Widzowie. Realne przecież, to było realne bardzo. Tylko trochę go przeniosłem, ale to nic. To się zdarza. Dobra, czyli sobie teraz tu i teraz gdzie mam następne pole, bo ja nie do końca pamiętam. Ale pojedziemy sobie tędy. Będzie się nas policjant złapał. Bo to by było nieprzyjemne. Dostać mandat. Też no, tu akurat chyba można tyle, nie? Ale widzicie, ruchu nie ma. I ja właśnie chcę zobaczyć, czy ja mam włączone w ogóle zmienne pociągi. Tryb zmiany biegów, automatyczna, ręczna, spróbujemy sobie pojeździć. Czy ja mam włączony ruch? Nie wiem, gdzie to jest, teraz tego nie szukam. Jak się mnie obieg? O,
Wolne, dobra. Jednak włączmy na automatyczną. Reżna ze sprzęgłem jeszcze. Czekajcie, może zapalić silnika, wybrano bieg, a sprzęgło nie zostało puszczone. Jak się sprzęgło? Czekajcie. Widzowie. Czekajcie. Nie można zapalić silnika. Wybrano bieg, a sprzęgło nie zostało puszczone. Ale gdzie się biegnie? Ja sobie go dałem na prostą, żeby też było inaczej. Czekajcie, wtedy włączymy podpowiedzi, bo ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić, widzowie. Włącz silnik. Jest to jakaś... Boże, żabry, o co? Można zapalić silnika, wybrano bieg, a sprzęgło... A gdzie się robiło sprzęgło? O! Dobra, coś już więcej wiem. Tu coś się zmienia. A może teraz czekajcie. Boże. Shift chyba się wygiął. Ale ja nie chcę, ja chcę niższy bieg. Tu nic, tu nic. Tu nic, tu nic. I tu się robi pauza. Dobra, widzowie, nie wiem, nie ogarnę tego. O! Gazet się wyłączony, off. No, ja to jednak wyłączę, wiecie. Chciałem się popisać przed wami, że taki super widzicie. Ale nie tylko coś. I trzeba to wyłączyć. Automatyczna. Dobra, zapaliła. No, nie ma ruchu w ogóle, bo dzisiaj chyba jest, nie wiem, dzisiaj niedziela. No nie wiem nawet, co dzisiaj jest. Pole tam było. Dobra, od teraz jeździmy, widzowie, realnie. Bo tak jeżdżę jak nienormalny. O, jest auto, widzicie? Jednak jest ruch. No. Gdzie tu pole? Dobra, zawrócimy. Nikogo nie ma, to możemy zakręcić takim sposobem. I rura. Póki jeszcze paliwo w tym. Ale... Zakręciłem. Tu! Mówiłem, że tu! Właśnie. No, teraz to jo. Dobra. Co tu jest? Pole do zbierania kamieni? Czy to nie jest to pole? Nie, to jest to drugie. Kukurydza, kuku, akcja kuku będzie robiona. No to trzeba kupić coś, zamówić się takiego. Będzie kosić, bo to chyba ten tego będzie wiedzieć po naszej wsi, bo z październik to czas. Tu jest łąka, ale to nic. Zaraz mam asfaltówkę. Dobra. O, widzowie. I ja nie mogę tego panować, tego skutera. Dobra, jedziemy tędy. Takie kółko zabijmy sobie i... Będziemy kończyć, bo już jest, nie wiem, które będę, bo nie włączyłem się stopera. Dlatego jedziemy, póki jeszcze skuter nie zgasł, motor znaczy się. Póki jeszcze nie zgasł, bo on tak się lubi, on lubi zgasnąć, jak długo chodzi na takich obrotach. Tu przez Stacha pojedziemy. O kur... Widzowie, kto nie skacze, ten za murem. Dobra, jedziemy. Sklep spożywczy. Raczej nie, tam nie ma sklepu. Tam jest zwykły Stachu. Skupu Stacha. Zobaczcie, pisze, że maksymalnie mogę jechać 105, a jadę 98. Nie rozumiem. Ale okej. Okay. Nie chcę jechać więcej, to nie, no po prostu chyba już biegu zabrakło, albo gazu. I tyle. Dobra, lecimy tu, teraz bokiem. O. O nie, jesteśmy zgubieni. O nie, jesteśmy zgubieni. Dobra. Nie wszyscy. Ja jestem zgubiony, chyba.
Dobra, i teraz gdzie tu jeszcze było pole? Tu. Jedziemy dalej. Tu. Czy to jest druga kukurydza? Naprawdę. Dwie kukurydze. No to pozdro. Dwie kukurydze. Fajnie będzie, no. Tu wreszcie asfalt zrobili. To mi się właśnie podoba. Że asfalt jest tutaj, bo tu bez tego asfaltu to się da zabić. Żabę chodzą. Bawią się. I tu jeszcze była ta łąka, nie? Opsi. To jest kamera chyba się naprawiła, widzowie. Ale czekajcie, widzicie? Co się robi, jak kręcę? Ja widzę ziemię. I to druga łąka, tak? Ale tu znaczy, że możemy bolączki kręcić, tak? Tak, to zaczęło się. No dobra, się zaraz utopimy i co będzie? Nikt nie przyjedzie mi pomóc. Nie ma, nikogo nie ma. Jestem sam, samotny, naprawdę. Nikt mi nie przyjedzie pomóc. Dlatego lepiej przywalić w kamień, rozwalić sobie motor w 30 miejscach. I lepiej wracać do gospodarki, bo jeszcze nie rozwalę drugiej części. Znaczy... Okej. To się wytnie, widzowie, to się wytnie. O, wycięło się. Siemanko po przerwie. To się wycięło. Tak samo to się nie wycięło, ale takie rzeczy nie wycinam. Ogarniemy tu łąką, bo to nasza. I teraz asfaltówką, bo to publiczna. Publiczną to można. Jak ktoś pozwoli, to tak. I wracamy na samą posesję. O, ale to był przejażdżka. Mi się podobało. Tak szybko, że hej, zobaczcie, jak oberwał. Zobaczcie, koło się kręci, zobaczcie. Dobra, jedziemy na posesję. Jeszcze na posesji zakręcimy jednego bączka i kończymy. Opony chyba się grzeją. Dobra, bo tak powiecie, że ja taka seria się opieprzam. Bo dzisiaj widzowie jest niedziela, tak w sumie. No, dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj się nic nie robi. Ja się tak siak jestem do tego, ale nic nie robiłem. I widzę tej bramy i chyba będziemy kończyć odcinek. Więc co by to subskrybujcie. Nie no, teraz już przewijał. Subskrybujcie kanał. Lecimy po 30 subów, łapeczki w górę, każda jedna łapeczka do północy to jest 1 euro i 1 euro do naszego super rolnika, gospodarza, złodzieja. I no, oglądajcie poprzednie i kolejne poprzednie filmy. I gdzie było? Kosiarka. To nie moja akurat, bo to już tu było, jak tu przyjechałem. No, tak było. O nie. Help. No. I będzie fajnie. Więc co? Fajnie się nagrywało, fajnie, dobrze. Fajna ostrość. Jo, ale mnie tura będzie dzisiaj. No, więc dzięki za oglądanie. I dostanę do następnego UDC. No, więc nie.